Radio Głos. Uskrzydla duszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Kochani, wszystkich, którzy już mają dosyć tego zamętu, w którym żyjemy, mdłego życia pośród ciemności, zapraszam na rekolekcje. Rekolekcje odbędą się w wyjątkowym sanktuarium. W najpiękniejszym sanktuarium, bo odbędą się w Twoim i w moim sumieniu. I będziemy mieli potężne wsparcie błogosławionych i sług Bożych, którzy byli ludźmi sumienia, pochodzili z naszej ziemi, z diecezji chełmińskiej, której spadkobiercą jest nasza diecezja pelplińska. Reprezentuje ich Stefan Wincenty Frelichowski. On będzie czuwał nad tymi rekolekcjami. Człowiek sumienia. Zapraszam zatem, kochani, wszystkich na wielkopostne duchowe szczepienie. Miejscem spotkania sumienie, a owocem, daj Boże, nasze zbawienie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Radio Głos. Uskrzydla duszę.